Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Powiadam wam bowiem, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Można udaremnić zamiar Boży względem siebie, jeśli zamknie się ucho i serce na głos dobrej nowiny. Zatwardziałość serca jest największą przeszkodą na drodze zbawienia. Przeszkoda ta nie leży po stronie Boga, który nas zbawia, ale po naszej stronie. Bóg przecież nie może nas zbawić na siłę, bez naszej zgody. Jego plany wobec każdego z nas są wspaniałe. Chce nas uczynić dziedzicami Królestwa Bożego. Bramą do tego Królestwa jest pokora. Widzimy obraz świętego Jana Chrzciciela, który uniża się przed Bogiem i Jego Mesjaszem. Pokora Jana może być dla nas wzorcowa. Sam siebie uznał za niegodnego rozwiązać rzemyk u sandałów Chrystusa. Pokora to zdolność zachowywania właściwych proporcji pomiędzy mną a Bogiem. Jan był w tym mistrzem, a jednak Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Czego brakuje jeszcze Janowi, aby mógł wejść do Królestwa Bożego? Z poprzedniego fragmentu dowiedzieliśmy się, że Jan ma wątpliwości co do osoby Jezusa. Kiedy zostaje aresztowany, być może sądzi, że Mesjasz objawi się i rozerwie jego kajdany. Być może to niewłaściwe rozumienie Mesjasza, które było wśród uczniów Chrystusa, było również udziałem Chrzciciela. Pewne jest jednak, że każdy z nas ma szansę stać się większym od Jana Chrzciciela. Droga do osiągnięcia tego celu jest bardzo prosta. Jest nią pokora. Budujmy w sobie cnotę pokory i całkowitego zawierzenia się Bogu. Czym więcej pokory w nas, tym więcej przestrzeni dla Boga.